Panie marszałku, Wysoki Sejmie, w kampanii wyborczej zobowiązaliśmy się wobec naszych wyborców, że żaden obywatelski projekt nie trafi do kosza bez procedowania. Zamierzamy tej obietnicy dotrzymać, bez względu na to, że radykalnie nie zgadzamy się z projektem, który teraz będzie procedowany. W naszym klubie nie obowiązuje dyscyplina. Kierownictwo klubu będzie głosować za tym, aby ten projekt, choć niech nikt nie ma złudzeń, że go przyjmiemy, żeby ten projekt trafił do procedowania. Dziękuję.